W ostatnich dniach dość niespodziewanie z inicjatywy Jacka Murańskiego doszło do małej reaktywacji jego konfliktu z Arkiem Tańculą. Muran wstawił bowiem na swój Instagram nagranie, w którym niejako odkopał temat ich sprawy sądowej, której pierwsze rezultaty przedstawił ponad miesiąc temu Arek, informując, że wyszedł on obronną ręką i sędzia umorzył postępowanie karne z prywatnego aktu oskarżenia Murańskiego. Stary Muran po ponad miesiącu poniekąd podważył triumf Tańculi w batalii sądowej i powołując się na jego słowa z wywiadu udzielonego jakiś czas temu dla MMA Bądź na Bieżąco, stwierdził, że Arek wbrew swoim deklaracjom nie wygrał żadnego procesu, ponieważ nie odbyła się żadna rozprawa, a zamiast tego zostało wydane postanowienie nie dotyczące kwestii merytorycznej, które zostało zaskarżone i proces będzie się toczył na normalnych zasadach. Następnie Murański po raz pierwszy powiedział publicznie, o co konkretnie oskarżył on Tańculę w sądzie. Gdy Hubert dopytuje cię, o co ten proces, to wijesz się i kręcisz, piskoszu, kręcisz. Mówisz, że o naruszenie dóbr osobistych. Otóż oto ten proces. Że w wywiadzie, w materiale na podcaście z szalonym szczurem stwierdziłeś, cytuję, przy Jacku Murańskim nawet przysłowiowy PDF wypada na fajnego gościa. Oto jest ten proces o moją godność, którą próbowałeś mi odebrać. Po chwili Muran dodał, że zamierza wkrótce nie tylko wygrać z Tańculą w sądzie, ale i w klatce rzymskiej, proponując mu rewanż oraz zapowiadając ciężki uszczerbek na zdrowiu. Pod koniec swojego monologu pan Jacek zwrócił się z bardzo mocnym przekazem do Arka, dosadnie okazując mu swoją nienawiść. Będzie nokaut i zostaniesz szlaufie, oblany na końcu ciepłą cieczą. Jak najmanica, tylko jeszcze gorzej. I na końcu wylądujesz na Ojomie, a może jeszcze dalej. Bo cię nienawidzę. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Tańculi, który w temacie sprawy sądowej podtrzymał swoją wersję zdarzeń i sprostował narrację medialnego oponenta, ponownie informując, że sąd po przeczytaniu prywatnego aktu oskarżenia sporządzonego przez Murańskiego uznał, że wypowiedziane przez Arka słowa nie wpisują się w czyn zabroniony, czyli nie są przestępstwem, w związku z czym skierowali sprawę do umorzenia. Następnie Tańcula wbrew wypowiedziom Murańskiego zapewnił, że wpisuje się to w ramy merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy, a jego medialny oponent albo nie ma wiedzy, albo celowo stara się wprowadzić ludzi w błąd. Co więcej, Arek w odróżnieniu od pana Jacka swoją wersję zdarzeń potwierdził dokumentami sądowymi, na których jasno widać, jakie postanowienie wydał sąd, po czym podzielił się nawet częścią uzasadnienia i po raz pierwszy mogliśmy się zapoznać z tym, w jaki sposób sąd interpretuje tego typu obraźliwe teksty wypowiedziane w ramach Freak Fightów. To odnosi się do osób, które uczestniczą w galach freakowych. Osoby te prowadzą dyskusję na temat konfliktu z innymi z uczestników tego rodzaju gali i w trakcie tej rozmowy pada bardzo dużo obraźliwych słów. Jednakże dla osób będących częścią tej społeczności tego typu określenia nie są zniesławiające, zaś szerszy krąg odbiorców nie jest zainteresowany tym, co mówią o sobie uczestnicy MMA. Z uzasadnienia po części wynika, że ze strony prawnej tzw. trash talking oraz inne wychodzące nawet poza te ramy obraźliwe teksty wypowiadane w ramach freakowych wydarzeń nie są rozpatrywane jako zniesławienie. Arek zaprzeczył także informacji podanej przez Murańskiego, jakoby proces miał się toczyć dalej niezależnie od wydanego postanowienia, twierdząc, że jedynie sąd drugiej instancji może uznać, że postanowienie sądu rejonowego było przedwczesne i wówczas wznowić sprawę w pełnym zakresie. Tańcula zaznaczył, że nawet w takim wypadku nie obawia się o werdykt i jest przekonany, że sprawa tak czy inaczej zakończy się na jego korzyść. Arek w pewien sposób wyśmiał także powód, przez który Murański wytoczył mu sprawę karną, zaznaczając, że on sam wielokrotnie atakował wiele osób w podobnym stylu i nie miał z tym problemu, a w sytuacji, kiedy to on jest obiektem ataków, zgłasza sprawę do sądu, co w pewien sposób godzi także w jego, w cudzysłowie, prawilność. Jak Jacuś napierdala dziobem na prawo i na lewo i wszystkich obraża, to jest dobrze, ale jak tylko ktoś na Jacusia coś powie źle, to już obraża jego godność i trzeba polecieć kurwa do sądu naskarżyć. Tak to robią prawilniacy gity w koronie. Co, popularność się skończyła, nie? Pieniążki się kończą, więc pewnie żebrzesz o walkę, a ten już uje. Jeśli chodzi o potencjalny rewanż w klatce rzymskiej, Arek niezbyt entuzjastycznie zareagował na tę propozycję, informując, że do walki raczej nie dojdzie, ponieważ Federacja Fame rzekomo nie chce w swoich szeregach Murańskiego, a on ma już zaplanowane walki do końca roku. Po drugie, jego warunkiem w przypadku takiego starcia byłoby to, że garza zarówno jego, jak i Murańskiego idzie do jednej puli, która trafia do zwycięzcy, a suma do zgarnięcia musiałaby mieć co najmniej 6 zer. W czwartkowe popołudnie na kanale Fansportu TV pojawił się wywiad z Mirosławem Oknińskim, w którym poza wieloma tematami sportowymi pojawił się także krótki wątek freakowy i Michał Tuszyński zapytał trenera o komentarz w sprawie ostatniego przewinienia Denisa Labrygi, który potrącił kobietę na pasach, będąc pod wpływem alkoholu. Łowca skór przyznał, że w Akademii był mały ubaw z tego zajścia, jako że Labryga to ich były rywal oraz reprezentant konkurencyjnego klubu, jednak jednocześnie stwierdził, że jest to sytuacja, która odcisnęła negatywne
negatywne piętno na całym środowisku MMA, jako że w świat poszła zła opinia o jednym z jego reprezentantów. Osobiście Okniński również potępił zachowanie Denisa, jednak dodał, że nie zamierza go linczować, twierdząc, że jest młody i po prostu popełnił błąd, a z reguły osoby wywodzące się ze sportów walki ciężko jest okiełznać. Zrobił źle, nie przemyślał, mi się wydaje, że on jest młody i robi rzeczy, najpierw coś zrobi, a później pomyśli. No i to jest przykre i dla niego, i dla środowiska. No ale no, wiadomo, że w MMA nie ma gości takich świętych. Oni się biją, to są trudne rzeczy tak psychicznie i później też to nie zawsze te osoby sobie radzą tak w takim życiu codziennym, no nie? I to jest trudne, to wszystko pogodzić. Większość takich fighterów to trochę łobuziaki, no nie? Co ciekawe, Denis w przesłanym do nas materiale postanowił odnieść się do słów Oknińskiego w następujący sposób. Co do trenera mam, to mam, ale muszę się zgodzić w jednej kwestii i wziąć to na klatę, ponieważ nie mogę przynosić wstydu sportowcom, którzy się specjalizują w sportach walki. I to małolaci mają czerpać z nas wzorce. Czyli przykład dobrego, zdyscyplinowanego sportowca. Pomijając oczywiście te gale freakowe o charakterze sportowym, konferencje i tak dalej. Chciałbym być dla młodych wzorcem i po prostu nie popełniać błędów i być dla nich przykładem, że nie tędy droga. Także w tej kwestii trenerem Mirkiem mogę się zgodzić. Moi trenerzy z WCA też nie popierają mojego zachowania, także robię wszystko, żeby się po prostu poprawić, być lepszym człowiekiem. Zawodnik Cloud MMA skomentował również ostatnią odpowiedź Nitra na jego oświadczenie, w którym to m.in. w reakcji na jego zapowiedzi wypłacenia tzw. liścia poinformował, że oczekuje publicznych przeprosin, a w innym wypadku skieruje sprawę na drogę sądową. Labryga zarówno do tej, jak i kilku innych wypowiedzi Sergiusza na jego temat, które przytaczaliśmy w ostatnim odcinku, odniósł się następująco. Dobra Nitro, słuchaj. Jeśli chodzi o wyłapanie listwy. Jeśli masz dziurawe ręce i nie chcesz się k***a złapać, spora jest akurat taka dla ciebie, to możesz na nią usiąść. Żaden problem. Tak to się napinasz, obrażasz, oczerniasz mnie, gościu. A co do czego przychodzi, to pampers i kupa w pampersie. Broni się policją, macha z cywilkami. Co ty, k***a, w przedszkolu jesteś? Ci zwykła? Nie chcesz jej łapać? Jak powiedziałem, możesz na nim usiąść. A jeśli to nie pomoże, to wystawiam z mojego teamu chłopaczynę, który jest w twojej wadze i może cię przetrącić w oktagonie. Normalnie, legalnie. Zgłaszajcie się po kolei, te wszystkie kategorie niżej. Mavs, roboty od zarąbania, także trzeba działać. A wy ludzie nie prowadźcie narracji, że ja miałbym zrobić takiemu kipowi jak Nitro jakąś krzywdę, bo dla mnie to jest gościu, który jest nikim. Nie mam zamiaru w ogóle tracić czasu na takiego łba. W środę wieczorem odbyła się Zadyma, a więc program promujący sobotnią galę Prime, w którym tym razem wystąpili bohaterowie turnieju Gladiatorów. Jak na standardy Prime oraz najbardziej dymogenną grupę, jaką są Gladiatorzy, byli oni względem siebie stosunkowo spokojni i było nawet kilka nieco bardziej merytorycznych rozmów. Co prawda zdarzyło się kilka niewielkich rękoczynów, a nawet pojawił się liść od Magikala wymierzony w Marka Jówko, który dostał za to, że na ostatniej konferencji średnio zaatakował rodzinę Łukasza, jednak to i tak stosunkowo niewielkie dymy jak na tą specyficzną grupę zawodników. Pomimo, że zawodnicy byli powściągliwi w wojowaniu, to poziom patologii w trakcie programu i tak został uzupełniony, a nawet można powiedzieć, że wywalił poza skalę, a to wszystko za sprawą największej zadymiary, którą okazała się była partnerka Dredziastego oraz jej koleżanka. Dla kontekstu należy zaznaczyć, że Dredziasty w trakcie ostatniej konferencji został oskarżony o to, że zrobił swojej byłej partnerce dziecko, do którego teraz się nie przyznaje. Hubert stanowczo zaprzeczył tym doniesieniom, a tym razem miała szansę wypowiedzieć się druga strona, a więc była partnerka, która z kolei potwierdziła oskarżenia z konferencji. Telefon był bardzo emocjonalnym połączeniem kłótni oraz publicznego prania brudów, o takim kalibrze, jakiego we frikach chyba jeszcze nie było. Każda ze stron miała własną wersję zdarzeń i do końca dyskusja była prowadzona na zasadzie słowa przeciwko słowu. Udajesz, że jesteś w ciąży, i nie wiesz, o co chodzi? Ty, człowieku, ty zamknij mordę, ściągaj mój krzyżyk, moje okulary, karta skupia. Słuchaj, chcesz mnie wrobić w dziecko, psychopatko, Ty, tak, chcesz się wrobić, ja nie mogę słyszeć, mogę ci podać 10 powodów, dlaczego tak robisz? A jak moja mama się kontaktowała, to czemu testu ciążowego od razu nie wysłałaś, tylko jakieś badania fejkowe wypierdał? Test ciążowy, jak jesteś w ciąży... Test ciążowy do śmieci wyrzuciłaś, pojebana jesteś? Chwilę później słuchawkę przejęła koleżanka partnerki Dredziastego, która już kompletnie bez żadnych ograniczeń zaczęła wyzywać się z Hubertem i był to jeden wielki festiwal patologii, pełen wjazdów na rodzinę oraz gruźb. Patrycja, ogólnie jeśli chcesz tak kłamać i ogólnie robić... Z tobą k***a wódki nie piłam, więc nie jestem z tobą na ty, frajerze! To jest po pierwsze! Słuchaj! Słuchaj, to cię k***a
zrobiła i cię wychowała! Zażarte dyskusje za pierwszym razem spełzły na niczym, lecz dziewczyny połączyły się do studia ponownie na końcu programu, kiedy to już emocje nieco opadły i Dredziasty wraz z byłą partnerką starali się bardziej merytorycznie przekonać do własnych racji oraz przedstawić swój punkt widzenia. W pewnym momencie Dredziasty celem przekonania, że to nie on jest ojcem jeszcze niepoczętego dziecka, pokusił się o bardzo kontrowersyjny oraz intymny argument, po którym wszystkim w studiu opadły szczęki ze śmiechu. Ja nie chcę to tak określeń takich tutaj rzucać. Nigdy no jak w życiu... określeniu? Rozmawiamy o ciąży, no to jest normalny temat. Nigdy w życiu się w ciebie nie spuściłem. Jesteś obrzydliwy. Nigdy... Od razu mogę wytaczać niektóre argumenty i sytuacje, chociaż byłeś tak napierdolony, że może nie pamiętasz. Przez następne kilka minut kontynuowana była kłótnia w takim właśnie stylu, który z jednej strony mógł być dla niektórych zabawny, ale z drugiej strony smutny. Finalnie rozmówcy nie doszli do żadnego konsensusu, a sprawa najprawdopodobniej zakończy się w sądzie, ponieważ była partnerka Dredziastego zaznaczyła, że tam właśnie zamierzają skierować. Co więcej, dziewczyny z telefonu nie były jedynymi osobami, którym Dredziasty zadziałał na nerwy środowego wieczoru. W pewnym momencie Hubert w trakcie dyskusji o tym, że uważany jest przez niektórych za tak zwanego pachołka kamerzysty, dość nerwowo zwrócił się do Kasia, co momentalnie bardzo mocno go odpaliło. Ja ty k***a się nie upokarzałeś k***a pod content? Gdzie? No k***a nie wiem gdzie k***a. To jak nie wiesz, to nie mów, bo wstanę ci wypierdolę, albo ci wypierdolę od stołu. Ale dobra. Jak się pierdoli, to ci wypierdolę na łeb, kurwa. Czy zrobiłeś coś pod kontent? Nie, nie robiłem, kurwa, pod nigdy nic nie zrobiłeś pod kontent. No pewnie, że nie. W piątek tydzień temu na Instagramie Natana Marconia pojawiły się dwie niepokojące storki, w których Freakfighter napisał, że stało się coś złego oraz dodał, że jeśli nie odezwie się za 24 godziny, to niech jego obserwatorzy zgłaszają się do kanału w komentarze, a Wardęgo oraz Konopski są zapoznani z sytuacją. Minęło kilka dni i Pierzasty opublikował swojego rodzaju aktualizację, pisząc, że stała się największa tragedia związana z nim i płakał przez ostatnie 3 dni, a także zapowiedział, że wkrótce opowie o co chodzi. Jak powiedział, tak zrobił i zarówno we vlogu, jak i serii storek opublikowanych w środowy wieczór przybliżył, jak sam to nazwał, swoją osobistą tragedię, która jak się okazało polegała na tym, że ktoś najprawdopodobniej dosypał mu coś do drinka, a także złamał on swoją 7-miesięczną abstynencję od alkoholu. Co ciekawe, ten drugi incydent w postaci wypicia alkoholu według relacji również nie był dobrowolnym wyborem Natana i ktoś z jego otoczenia miał mu dosłownie wlać wódkę do gardła podczas jednej z posiadówek. Prawdopodobnie zostało coś mi dosypane do drinka bez alkoholu. Podkreślam, po czym został mi do mojej twarzy, kiedy ludzie pili, ja nie piłem, bo ja nie piję od 7 miesięcy, trzymałem kieliszek z nimi, żeby było im miło, co było głupotą, teraz wiem. I dosłownie ktoś mi wepchał do ryja wlanie tej wody. Bez tłumaczenia, zrobiłem to. Abstynencja, poszła się totalnie pierdolić. Przytoczony incydent nie ma większej historii, jednak sprawa z dosypaniem zdaje się być dużo poważniejsza i nieco bardziej zawiła. Mianowicie według słów Marconia był on w jednym z lokali w Gliwicach i pił bezalkoholowego drinka, do którego bliżej nieznana osoba miała mu dosypać jakiś psychoaktywny środek, po którym Natan niewiele pamiętał. Wiadomo jedynie tyle, że stracił on swoje warte kilka tysięcy buty, zawartość portfela oraz okulary. Według relacji dowiedział się on już, kto najprawdopodobniej był odpowiedzialny za doprowadzenie go do takiego stanu i sprawa została z nim w pewien bliżej nieokreślony sposób załatwiona. Nie mam swoich okularów, nie mam swoich butów, nie mam zawartości swojego portfela. Mam telefon, to jest plus. Wiem, że w moim rodzinie był alkohol, bo pewnie potem napiłem się alkoholu. Zostało mi to dosypane przez pewną osobę, która zdarzyła się tym wszędzie już pochwalić, a zostanie to już załatwione. Już myślę, że zostało to załatwione. I przestroga dla was. Uważajcie jakby, gdzie siedzicie, co robicie. Mi jest przykro bardzo z tego powodu, co się stało, bo można być przerwałem swoją abstynencję. Ja po prostu chciałem bardzo podziękować moim bliskim, bo zareagowali i mi pomogli, bo no kurczę, bo wołałem dosłownie o pomoc, nie? W jednej z kolejnych stories Natan pokazał zdjęcie, w jakim stanie znajdował się feralnego wieczoru i na pierwszy rzut oka widać, że nie było z nim najlepiej, po czym zaznaczył, że po testach, które wykonał i także pokazał na relacji, w jego organizmie nie znaleziono żadnych tego typu substancji, w związku z czym sam do końca nie wie, jakiego rodzaju środek mu podano. Pozostając w temacie Natana, wygląda na to, że kolejne przykrości mogą go spotkać już wkrótce, jako że Alan Kwieciński w wywiadzie dla Mateusza Kaniowskiego udzielonym przy okazji ostatniej konferencji Prime zapowiedział, że przy najbliższej możliwej okazji wymierzy mu tak zwanego gonga. Powodem tego są słowa Natana na temat Alana oraz jego siostry, które zostały opublikowane na kanale Freak już jakiś czas temu, jednak wówczas były ocenzurowane i pomimo, że były one powodem małej kłótni, to Marcoń zapewnił, że nie powiedział wówczas obraźliwych słów, o które oskarżał go Kwieciński i nie doszło do eskalacji. Prawda wyszła jednak na jaw około 2 tygodnie temu za sprawą filmu Boxdela, który podczas wyciągania brudów na Natana ujawnił nieocenzurowane nagranie. Alan,
Masz siostrę swoją. Alan, do którego rzecz jasna trafił ten fragment, zapowiedział, że nie odpuści Marconiowi, ponieważ rodzina jest dla niego świętością. Czekam tylko na Marconia dziś, spotkam, to od razu go walę na p***e, nie? Od razu tak... No nie będę oszukiwał, nie będę kłamał. Od razu go walę na dziurę, nie? Chyba, że zrobi tak jak Lasik, no to wtedy okej. Stało się. Amadeusz Ferrari, wbrew swojej łatce, osoby, której deklaracje nie zawsze się sprawdzają, tym razem nie rzucał słów na wiatr. I w środowy wieczór dostaliśmy oficjalne potwierdzenie jego występu na topowej zagranicznej freakowej gali z milionowym pod względem zasięgów rywalem i co ważne, zmierzy się on z nim w main evencie. Tym samym można z przymrużeniem oka uznać, że Amadeusz poczynił duży krok w celu spełniania swojego największego marzenia o pozostaniu gwiazdą, w cudzysłowie międzygalaktyczną. Zgodnie z przewidywaniami, Ferrari zawalczy w organizacji Misfits Boxing, której jednym z założycieli jest jeden z najpopularniejszych brytyjskich youtuberów KSI, który w przeszłości miał okazję bić się m.in. z Loganem Paulem, z którym swoją drogą stworzył nahypowany obecnie również w Polsce napój Prime. Ogólnie rzecz biorąc, można pokusić się o stwierdzenie, że KSI jest rozpoznawalny na całym świecie, a na pewno na całym rynku anglojęzycznym, a Ferrari miał okazję pojawić się już u niego na story, jako że Brytyjczyk wrzucił zdjęcie karty walk najnowszej gali z podpisem Discard OMG. Przechodząc do konkretów i najważniejszych informacji, wydarzenie odbędzie się 11 maja w Londynie w stosunkowo skromnym obiekcie, mogącym pomieścić ponad 3000 widzów, choć transmitowane będzie na platformie streamingowej DAZN, a więc gigancie w tej branży. Rywalem Amadeusza wbrew pierwotnym zakusom na Antonego Taylora będzie Nathaniel Salt Papi w Bustamante, a więc filipińsko-angielski TikToker oraz YouTuber, który największą popularność zdobył na tej pierwszej platformie, na której zgromadził jak do tej pory prawie 5,5 miliona obserwujących, a przełomowy w jego karierze okazał się wiralowy trend tzw. fake run, dzięki któremu wypłynął na szerokie wody, jeśli chodzi o zasięgi i rozpoznawalność. Nathaniel prowadzi rzecz jasna także inne profile społecznościowe i na Instagramie śledzi go ponad milion obserwujących. Jeśli chodzi o aspekty sportowe, Salt Papi rozpoczął swoją przygodę z pięściarstwem stosunkowo niedawno, bo 2 lata temu, lecz szturmem wdarł się na tamtejszy freakowy rynek, pokonując 3 rywali z rzędu i prezentując się na tyle dobrze, że zaczęto snuć teorię, iż miał on zaplecze w sportach walki i bogatą przeszłość w amatorskim boksie. Zdementował on jednak te informacje, po czym dostał tak zwany kubeł zimnej wody i w ubiegłym roku przegrał swoje 2 ostatnie walki, co w ogólnym rozrachunku daje mu bilans 3-2. Właśnie w związku z nie najlepszą passą TikTokera pod postem ogłaszającym kartę walk pojawiło się wiele komentarzy, że Salt Papi nie zasługuje na walkę wieczoru. W zasadzie cały fight card został odebrany przez zagranicznych widzów dość przeciętnie, bez specjalnego entuzjazmu. Należy także zaznaczyć, że pomimo iż Ferrari ma większe doświadczenie pod względem stoczonych walk oraz posiada teoretycznie dłuższy staż treningowy, to jego bazową formułą jest MMA, podczas gdy jego walka z Salt Papim, tak jak wszystkie w tej federacji, odbędzie się w formule bokserskiej we w cudzysłowie dużych rękawicach. W związku z tym Ferrari będzie musiał przejść mocny okres przygotowawczy i podszlifować umiejętności pięściarskie, co zresztą sam zapowiedział na Instastories, na którym bardzo uradowany poinformował, że dawno nie był tak zdeterminowany i zrobi wszystko, aby podbić światowy rynek freaków, dlatego zamierza wspiąć się na wyżyny, zarówno jeśli chodzi o dym, jak i poziom sportowy i planuje trenować codziennie. Mordeczki, mówiłem wam już to wszystko dużo wcześniej, że pewnego dnia to się wydarzy i to się kurczę dzieje. Mordy, słuchajcie, wiem, że nie zawsze dowiozłem, nie zawsze zrobiłem formę, ale bardzo dawno nie byłem tak zdeterminowany, jak jestem teraz. Imperator powraca, nigdy nie odmawiałem wyzwań, a dla mnie to nie jest wyzwanie. Wyzwanie czeka na mnie teraz, żebym był codziennie na sali i codziennie wam udowodnię, że będę. No nie wiecie, jak ja się cieszę, słuchajcie, rozjebiemy ten rynek, rozjebiemy, zrobimy takie dymy, nie będziemy się tam w ogóle piesić w tańcu z nimi, od razu każdego. Amadeusz zwrócił się także z apelem do wszystkich Polaków śledzących jego poczynania, zaznaczając, że zjednoczeni możemy wspólnie, kolokwialnie mówiąc, wejść z buta w zagraniczne freakfighty i pomóc mu podbić tamtejszy rynek. Nie zabrakło również krótkiej wiadomości do nowych, zagranicznych widzów Ferrariego oraz dosadnego przesłania do jego rywala. Hello everybody, hello world. Maybe you didn't know who am I, but you will know very soon. I have a little message to Salt Papi. Salt Papi, Poland coming for you. Remember about that when you're going sleep. I will know you that fuck. I zróbmy tam największy rozpo na świecie. Tak, żeby gadały o nas wszystkie media. Nie mówię o mnie, mówię o nas, o Polakach. Wzywam teraz wszystkich moich fanów, wszystkich moich hejterów. Idziemy razem jak wikingowie. To się kurwa dzieje. I wiecie co to zrobimy? Wygląda na to, że Ferrari od razu wziął się za treningi, ponieważ tego samego dnia wstawił krótkie nagranie z sali treningowej z jednym z trenerów. Budda odniósł wielką porażkę, wiele negatywnych komentarzy na temat napoju w dozę. Co dalej z udziałem Boxdela w projekcie Buddy i kiedy Wardęga powróci do internetu? To i wiele więcej możecie zobaczyć na zaprzyjaźnionym kanale InfluNews. Kliknij w odnośnik na ekranie.